rozkrywać ułamki do wspólnego mianownika. Mamy 1/6 i 5/12. Jakie są mianowniki? 6 i 12. I można byłoby 6 pomnożyć przez 12 i w ten sposób uzyskać wspólny mianownik. Byłby dosyć duży. Ale możemy też zobaczyć, że 12 dzieli się na 6, to jest 2. Więc wystarczy ten pierwszy ułamek, 6 i 1, rozszerzyć przez 2. 6 razy 2 to jest 12, natomiast 1 razy 2 to będzie 2. I w ten sposób już mamy dwa ułamki o wspólnych mianownikach, najmniejszych wspólnych mianownikach. Dziękuję.